Cześć, witajcie. Miała być dzisiaj tygodniówka, ale złożyło się tak, że jestem sam. Zatem postanowiłem jeszcze na chwilę wrócić na tegoroczne targi MWC, które dosłownie wczoraj zakończyły się w Barcelonie i tak na chłodno jeszcze raz podsumować wszystko, co tam widziałem. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że targi wróciły do normy. Po przerwie spowodowanej COVID-em targi dopiero teraz wyglądają tak jak przed epidemią. I to jest fajne. Na targi, nie będę was oszukiwał, nie będę tego ukrywał, wybrałem się na zaproszenie firmy Xiaomi. Zatem uczestniczyłem w premierze smartfonów serii Xiaomi 13. O tych smartfonach już mnóstwo rzeczy było powiedziane. Są filmy na kanale, linki do nich znajdziecie w opisie tego materiału. Zatem jak was interesują, bo jeszcze nie wszystko o nich wiecie, to sobie tam zajrzyjcie. No smartfon jak smartfony, flagowce, tak. No, oprócz tego się pokazało słuchaweczki całkiem fajne, ale też nie tanie. No i z racji tego, że byłem tam na zaproszenie tejże firmy, odwiedziłem również stoisko firmowe Xiaomi na targach MWC. A tam znowu do obejrzenia były trzynastki, do obejrzenia były smartfony Poco, które debiutowały krótko przed MWC. No i oczywiście był też robotyczny piesek CyberDog. Ja uwielbiam na niego patrzeć. Obok stał CyberOne, czyli robot humanoidalny. No ale niestety on to wyglądał jak każdy Polak w poniedziałkowy ranek, czyli po prostu sobie skromnie stał w kącie i się nie ruszał. Można też było zobaczyć koncepcyjny obiektyw dopinany do Xiaomi 12S Ultra. Niestety można było zobaczyć go przez szybkę. Zatem cóż, zbędę to milczeniem, ale takim trochę wymownym. Wymownym milczeniem zbędę chyba również koncepcyjnego OnePlusa. Ten również sobie stał zamocowany w takiej dużej rurze i sobie błyskał światełkami, bowiem te światełka to jest chłodzenie cieczą. Ja się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem przerost formy nad treścią, czy to nie jest bajerek. No niemniej coś takiego zrobili, warto to odnotować, ale czy ja bym chciał to mieć w smartfonie, to no nie podejrzewam. Kolejną rzeczą, która na początku zrobiła mi totalny opad szczęki, ale kiedy ochłonąłem, no to ta szczęka już poszła trochę do góry, była rozsuwana koncepcyjna Motorola Razr. Nie Razr, tylko Razr. Zapamiętajcie, bo pewnie pod taką handlową nazwą ten smartfon kiedyś może być oferowany. Jest to slider z ekranem zawijającym się na tył obudowy, czyli mamy elastyczny ekran, ale po zewnętrznej stronie telefonu mamy dosyć skomplikowany mechanizm i bardzo płaski kawałeczek obudowy, który, no już tak w myślach słyszę jego trzask, kiedy się łamie. W każdym razie jest to koncept, w takiej formie na pewno nie trafi na rynek. Myślę, że Motorola jeszcze trochę nad nim popracuje i dopiero wtedy zacznie to sprzedawać i ja się tym będę podniecał dopiero wtedy, jak Motorola rzeczywiście to zacznie sprzedawać. Na razie odnotowujemy jako ciekawostkę. Wszyscy to okrzyknęli hitem targów i ja ochłonąłem i już tego tak nie okrzykuję. Bardzo podobało mi się natomiast imponujące, jak zazwyczaj, stoisko firmy ZTE. Ja wiem, że ZTE to dla wielu z was jest egzotyka, ale podoba mi się to, jak ta firma dźwignęła się po tym, jak dostała kopniaka od Amerykanów, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ona miała też nałożone różne sankcje, podobnie jak Huawei. Z tym, że ZTE, Amerykanie te sankcje trochę złagodzili i mamy to, co mamy, a mamy całkiem ciekawe urządzenia. ZTE lansuje podekranowe aparaty do selfie i całofrontowe wyświetlacze. Strasznie im się to podoba. No i teraz jeszcze do tego pokazali tablet z trójwymiarowym wyświetlaczem. Takim bez okularów, po prostu patrzymy na ekran i widzimy trójwymiar. Mnie to osobiście przypomina takie trójwymiarowe pocztówki sprzed lat. Niestety nie da rady tego pokazać na zwyczajnej kamerze, czyli wy tego nie zobaczycie, ale musicie mi uwierzyć na słowo, trójwymiar było widać. Powiecie, że to już było. Ja słyszę, że mówicie, było w smartfonach. No, kochani, było, ale moim zdaniem dopiero w tablecie to nabiera sensu. Szczególnie, gdy wygląda tak jak na tym nowym tablecie Nubi, czyli submarki ZTE. Jaką nową smartfonową modę zauważyłem na MWC23? Łączność satelitarną. Telefony wyposażone w taką funkcję wypuściła m.in. firma Bullet Group i wypuściła je pod marką Motorola DeFi oraz CAT. To są bliźniacze konstrukcje oferujące bardzo podobny zakres możliwości, dodajmy niezbyt imponujący, ale za to w pancernej obudowie, no i z łącznością satelitarną. Do tego Motorola ma jeszcze breloczek, który może wzbogacić dowolny smartfon o możliwość łączenia się przez satelitę. I ostatnią z rzeczy, na którą ja zwróciłem uwagę, a później trochę ochłonąłem, był składany smartfon egzotycznej dla nas przynajmniej marki Tecno. Składak jak składak. Zrobili go całkiem porządnie. Nie wyróżnia się niczym szczególnym pośród innych składaków, ale jest stosunkowo niedrogi, jak na składaka.
całkiem porządnie zrobiony, działa całkiem dobrze, nie rozlatuje się w rękach, to najważniejsze, wygląda nader przyzwoicie, ma całkiem niezły, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, aparat fotograficzny, na tyle co można było pstryknąć na stoisku, to wyglądało to całkiem spoko. I tak naprawdę na stoisko Tecno poszedłem tylko i wyłącznie dla tego modelu. Po czym się okazało, że jak zacząłem chodzić po tym stoisku, to znalazłem równie ciekawe smartfony, co prawda już o klasycznej budowie, a nawet dosyć interesujące średniaki, interesujące przede wszystkim pod względem stylizacji. I powiem wam szczerze, tak sobie popatrzyłem na te smartfony i pomyślałem, kurczę, szkoda, że u nas takich nie ma. No i wtedy dowiedziałem się od przedstawicielki Tecno obecnej na stoisku, że Tecno oczywiście wchodzi do Polski. Jeszcze nie potrafiła powiedzieć kiedy, ale potwierdziła plotki, które od jakiegoś czasu krążyły, że faktycznie Tecno będzie w Polsce. No i mam nadzieję, że wprowadzą te modele, które mają dosyć fikuśnie stylizowane obudowy, ale moim zdaniem u nas na rynku czegoś takiego brakuje. Także to jest to, co mnie najbardziej się spodobało na MWC. I tego chyba jeszcze od nikogo nie usłyszę się. Tak, moi drodzy, spodobały mi się średniopółkowe, by nie powiedzieć wręcz tanie smartfony egzotycznej marki. Niezły jest ten numer, nie? I to niestety wszystko, co w tym roku mogę wam opowiedzieć o MWC. Niestety byłem tam tylko przez jeden dzień. Powiem szczerze, że w zasadzie by wystarczyło. Co prawda ominęły mnie dwie premiery Honora i Realme. No niestety działy się one we wtorek i o tym po prostu nie będę wam opowiadał, bo tam nie byłem i nie miałem tych smartfonów w ręku. Może jak będzie okazja, że je pomacam, to wam o nich opowiem. A teraz dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną w ten piąteczek i za tydzień już widzimy się w klasycznej, tradycyjnej tygodniówce. Do zobaczenia, servus.